Przeprowadzimy teraz test mikrofonu Saramonic Smart Mic Plus, który jest podłączony do smartfona Samsung Galaxy S7 i sprawdzimy jakość nagrywania za pomocą tego mikrofonu z odległości 5, 4, 3, 2 i 1 metr. Oddalimy się teraz na odległość 5 metrów. Metrów. 1, 2, 3, 4, 5. 4 metry. 1, 2, 3, 4, 5. 3 metry. 1, 2, 3, 4, 5. 2 metry. 1, 2, 3, 4, 5. 1 metr. 1, 2, 3, 4, 5. Oceńcie sami, czy z wykorzystaniem mikrofonu Saramonic Smart Mic Plus jest lepiej. Teraz zrobimy test bez mikrofonu Saramonic Smart Mic Plus, czyli z wbudowanym mikrofonem w smartfonie Samsung Galaxy S7. Teraz odłączyłem mikrofon Saramonic Smart Mic Plus i wykonamy ten sam test z mikrofonów wbudowanych w smartfon Samsung Galaxy S7. 1, 2, 3, 4, 5. 5 metrów. 1, 2, 3, 4, 5. 4 metry. 1, 2, 3, 4, 5. 3 metry, 1, 2, 3, 4, 5. 2 metry, 1, 2, 3, 4, 5. 1 metr, 1, 2, 3, 4, 5. To był test bez mikrofonu. Oceńcie sami, czy warto mieć mikrofon Saramonic Smart Mic Plus, czy też nie. Czystsze nagranie, osłona przeciwwietrzna i oczywiście kierunkowa obudowa, tak więc skupia uwagę nagrywania dźwięku na tym, co znajduje się przed mikrofonem, czyli przed smartfonem w tym momencie, czyli na mnie, a nie na tym, co znajduje się obok, czy też w tylnej części za smartfonem nagrywającym. Z mojej strony to tyle, cześć! Teraz mamy nagranie z wykorzystaniem mikrofonu Saramonic VMic Mini. 1, 2, 3, 4, 5. Teraz mamy nagranie bez mikrofonu Saramonic VMic Mini. Oryginalny mikrofon smartfona Samsung Galaxy S5. 1, 2, 3, 4.